I sio! Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic, budowla od widzów, bo bardzo dużo maszyn mam do sprawdzenia. Nie wiem, kiedy ja to zrobię. Nie powiedziałem tego w poprzednim odcinku dzisiaj, ale powiem to teraz. Jest 8 stron maszyn do przetestowania nowych. 8 stron. W każdej stronie mieści się 30 maszyn. To jest odpierona rzecz. No i siedzę i testuję. No ja nie wiem, kiedy ja to nagram, nie wiem. Za dużo tego wysyłacie. Budujcie dokładniej, kurde. Czy coś, dobra. Dzisiaj zaczniemy od bunkra, najmniejszego bunkra świata. Mini bunkier Plaga, tak się nazywa. Ale pyra. To jest najmniejszy bunkier, jaki widziałem chyba do tej pory. Patrzcie, jaki on jest malutki. O, tu jest łazienka, tu jest sypialnia. Zamyka się to jakoś. O ty trolu! O ty wredny! Co? Co? Mnie trolujesz, koleżko? Taki jesteś mądry? To się drzwi w ogóle nie zamyka, to tylko wybucha. No ładnie. No nieźle. O. Wow. Wow. Tak jesteś śmieszek, tak? Okej. Okay. No proszę, proszę, tam pewnie ukrył coś na górze. Pewnie na górze jest ukryty jakiś ładuneczek. O, tu na dole jest jakiś guzik. Co to robi? On zamyka drzwi. Nieźle. Nieźle. Fajnie to sobie wymyśliłeś. Jak on się nazywa? Jeż. To niezły jeż jesteś. Niezły. Dobra, sprawdzimy, jak ten bunkier radzi sobie z pojazdami od widzów. No. Mam tutaj coś takiego. Plaga, dział samobieżne 4.1. Od Treviso. Od Treviso. Czy da się tref za nie Trevisko? A, Trevisko, nie dałeś modów w liście, wiesz? Sprawdzałem dwa razy. Nie dałeś! Nie mogę tego zbudować! Twoja maszyna sprzed 3 lat nie działa! No, więc idziemy dalej. No, znowu Treviso. Rakieta częściowo nie jest moja, ale wrzucam ci ją. Jak to częściowo nie jest twoja? Ukradłeś komuś? Co tutaj dodałeś niby? Co jest niby twoje, co? Co? A, już widzę, co. Cała rakieta była czyjaś, on dodał pewnie tylko te rakiety i te granaty. Tak obstawiam. Tak obstawiam, no. Tak mi się wydaje, że tak właśnie jest. To niezły Trevisko, niezły kradziej. A ty gościu, ty. Halo, to ma zamiar wrócić kiedyś? No, wraca. Myk. Uj, trafiłem ją w locie. Aha. Trevisko, gamoniu! Coś ty zrobił z moim bunkrem? Dobra, musimy zmienić bunkier, bo on tak zawsze będzie wybuchał. Kokoski, ten projekt nie posiada opisu. Shelter 08. No, Shelter 08. Ładnie, ładnie. Ładnie, czemu by nie? Ja go przyspawam troszeczkę. Troszeczkę go przyspawam, wiecie, żeby było uczciwo. Uczciwie, tak. Tutaj go też przyspawam trochę i tu. O, i fajnie. I tu, a tu drzwi się nie otworzą się. Dobra. Dobra, wbijamy do środka, zobaczymy, co jest grane. Dzień dobry. Ja. O, pomogłem sobie. A, tak się otwierają. O, ładnie. Oho. Światełko, obrazy. Jejku, jak elegancko. Kibelek damsko-męski. Fajny kibelek, nie powiem. Czy tam coś się dzieje? To po prostu zwykłe kibelki. Bez żadnych ciekawostek. A tu? Warehouse. Czyli magazyn. W magazynie czy są butle z gazem? Nie ma butli z gazem? A co to jest? Przepraszam, co tu się tu robi? Czy alarm włącza jakoś? A? Co to będzie robić? Ja ustawię butle z gazem w tym czasie, bo muszą być w magazynie. Nie wiem, jakbyś palił w piecu. Co? Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi, ale niech będzie. W porządku. Nie sprzeciwiam się. Może być. O kurcz, co to jest? Kuchnia taka wielka. Nie ma butli z gazem. Już jest. Gdzie są stoły tutaj i krzesła? Pytam ja się. A to co są? Pokoiki do spanka. A, takie po prostu sypialenki, że masz tylko łóżko. Sypialnia z samym łóżkiem. Nie, no fajnie, fajnie. Nie powiem, że nie. Spoko. Spoko w pożądalu, no. Spoko w pożądalu. Zobaczymy, jak sobie poradzi z atakiem wrogim. Zobaczymy. Zobaczymy, koleżko.
Zobaczymy. Dobra, najpierw wyślemy to. Coś mi się wydaje, że to jest mega mocne i będzie rozwalało wszystko od razu. Tak mi się coś wydaje, ale sprawdźmy to. Tak mi się wydaje, że Trevisko tam, wiecie, nawalił jakichś nuków i tak dalej, poprzerabiał tam, nawalił i to tak skończy się pewnie, że wysadzi pół bunkra i będzie wszystkim nam smutno, pewnie. Możliwe, może. No, całe Trevisko, no. Całe Trevisko! Jednym uderzeniem rozwaliło pół bunkra. No całe Trevisko, on tak zawsze oszukuje. Oszukuje zawsze Trevisko. Uspokój się. No to jedna rakieta i po bunkrze. No tak to zrobił właśnie. Ale w sumie tu ładnie dużo jeszcze zostało. Dobra, jeszcze mamy co. Mamy co rozwalić. Podejdę z drugiej strony. Patrzcie, z tej strony to nawet nie widać, że coś zostało uszkodzone. Praktycznie nic nie zostało uszkodzone, prawda? Prawda, prawda. Dobra, mamy kolejną maszynkę. Czołg Plaga Dugr. Cześć Plaga, to znowu ja. Tym razem prezentuję ci czołg na podwoziu Eland 90 z wieżyczką z V4005 zwanego lodówką. Bądź to dołą. Tak, chyba u ciebie w domu. Mody postaram się umieścić w liście Steam. Jak zawsze mam nadzieję, że ci się spodoba. No i kozak. Podoba mi się. To jest większe niż... Iku, na obrazku to wyglądało na takie małe. Bo te koła, one są tak naprawdę bardzo duże. A ja myślałem, że to są zwykłe koła i on wyglądał na malutki, a on jest naprawdę duży. Gdzie się wsiaduje? Halo? Wymyśliłeś, jak się wsiada? Przepraszam bardzo. Kolego, czy zrobiłeś wsiadanie? Chyba nie, chyba nie. O, tu jest, ale ładne krzesło. Okej, okay, jadę. Myk. Wow, wow, wow. Ej, to jeździ nawet. Jako tako to nawet jeździ. A trójeczka co robi? Laser. Tak, jesteś cwaniura. Dobra. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Dobra, postaram się rozwalić cokolwiek. Myk. A nie myszką, tylko tym. No tak. Trafiłem. Dawaj, więcej. Więcej musisz. Dawaj. Dawaj. Przebiłem się chyba. Chyba jednak nie. No dobra, nie przebiłem się tak bardzo, jakbym chciał. O, teraz się przebiłem. Nie, no solidne działko. Trzy strzały i tutaj już nie ma. Nie ma przebacz. Patrzcie, jak ładnie. Ale ładnie. Wow, ale... Wow. No z tego by była miniaturka, co? Kurczę. Naprawdę. Naprawdę byłaby niezła miniaturka pewnie kiedyś. Możliwe. Nie wiadomo tego, może będzie, może nie będzie. Fajna ta maszyna, tylko trochę powolna moim zdaniem. Nie wiem, gdzie tam mam silniki poukrywane, ale... Bardzo powoli się rusza. Widzisz? Nie ma dynamiki w ogóle. W ogóle. Wyhamować, ruszyć w drugą stronę też. Ładnie pracuje to działko za to. Całkiem fajnie celuje. Całkiem szybko, całkiem sprawnie się porusza. To jest duży plus. Jak chodzi o działeczko. A jak chodzi o auto generalnie, no to powoli raczej jeździ. Powolutku. Powolutku. Mówisz, że to jakieś tam budowane na podstawie czegoś tam. Ciekawe, ciekawe. Ten shelter się nawet nieźle trzyma przeciwko takim zwykłym maszynom, to całkiem nieźle. Ładny samochodzik, nie powiem, że nie. Bardzo, bardzo w porządku samochodzik, no. Sprawdźmy inne samochodziki. Co my tutaj jeszcze mamy? Co? Artyleria Plaga. Jejku, jak to dziwnie wygląda. Co to jest? Po lewej jest pojemnik z amunicją, którą trzeba odczepić. O kurczę, dobra, ja to zbuduję i będę czytał. O, takie rzeczy. Dobra, te ustawię gdzieś tutaj może. Może gdzieś tu i będzie okej? Idealnie. Dobra, czytamy opis. Trzeba odczepić sterowanie. Guzik na środku są od kierowania działem. Czerwony guzik jest od wystrzału. Jak się załaduje kilka dział naraz, to można strzelić wszystkimi za pomocą tego samego przycisku. Pociski w pojemniku odczepia się guzikami z tyłu. Najlepiej kliknąć od góry, bo inaczej może wybuchnąć. Żeby załadować dział, należy odczepić pocisk, chwycić go za karton i przyspawać na łożysko z tyłu lufy. Okej. Okay. Moc armaty można dostosować. No dobra. Spróbujemy. Ciekawe, czy mi się uda, bo to jest takie, wiecie, takie fajne działeczko. Takie, że trzeba je obsłużyć samemu. Dobra, z tyłu mamy przyciski do uwolnienia pocisku, tak? Tak, teraz mam złapać za karton. Rozumiem, że ten jest karton pewnie. Przyczepić go do łożyska. Tam do... A, od góry, dobra. Czekajcie, trzeba go złapać od góry. Tak. Teraz tutaj do łożyska. Cyk. Ładnie. Ładnie.
Tego bad boya wycelujemy trochę bardziej. Ale ładnie się celuje w tą dziurę od razu. Ale ładne. Ej, naprawdę ładne. W sensie fajnie wygląda. Podoba mi się póki co obsługa bardzo. Dobra, i... Ty. Strzeliło? Nie wiem. Halo? Czy ja cośkolwiek trafiłem, bo ten pocisk poleciał? Zdecydowanie nie ma go tam, ale czy on nie wybuchł w lufie? No chyba wybuchł w lufie. Nie, tutaj nie ma żadnych uszkodzeń. Nie widzę, żeby były. Co jest grane? Halo? Panie, co się stało? No tu pusto w lufiu jest. Gdzie on poleciał? Co jest grane? Dobra, ja chcę jeszcze raz. Dobra, bierzemy tego. Degesa szmegesa bierzemy. Tak. Że coś źle robi, ale wydaje mi się, że jest okej. Tak. Dobra, skręcimy trochę w prawo, żeby było widać, czy zrobił, czy nie zrobił. O! Teraz poleciał nawet. Jejku, jak urwał mu koła. Co się stało? Urwało mu koła. W ogóle wszystko, co dotykało ziemi, jakby zostało skasowane. Co jest grane? Coś ty za ładunki tutaj wpakował. O co chodzi? Nie, no, muszę nowy bunkier postawić, bo tamten to jest flogany całkiem. Dobra, nie będę go spawał. Może się uda. Dobra, wezmę go może jednak dalej troszeczkę. Raczej tą artylerią wyceluję bez problemu. Ej, fajne to jest, podoba mi się. Podoba mi się. I fajny jest ten system celowania. Taki, znaczy celowania, przeładowywania. I naprawdę, naprawdę idzie go ogarnąć. Tak go ustawię? Chyba będzie okej. A nie, nie będzie okej. Dobra, spróbujemy jeszcze raz tak. Teraz jest mniej, bo nie ma tej amunicji, więc chyba będzie spoko. Dobra, cyk, cyk. Biorę to tu. Nie no, fajne, ładowanie jest fajne. Naprawdę, fajna zabawa, że sobie możesz po prostu to zrobić. Celujemy trochę wyżej, bo wcześniej to tak opadł ten pocisk jakby. O, teraz go było widać jak leci. Przywalił? Nie no, on wybuchł zdecydowanie. Co jest grane? Co to są za dziwne pociski, stary? Idę zobaczyć, bo mam wrażenie, że on wybuchł i rozwalił coś. Ale nie mam pewności. Dawaj, poka. Poka, poka. Czy tu są jakieś dziury? Halo? No jakby tam wpadł. Nie no, nic się tu nie stało kompletnie. O co chodzi? Coś ty z tymi pociskami wymyślił. To jest grane. Halo? Halo, halo. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I naprawdę zabawowo. To jest to, o czym kiedyś mówiłem, że takie kurde działka, które trzeba przeładować ręcznie, jest mega fajna zabawa. To naprawdę działa. Skubane działa. Tylko sam pocisk jakoś tak... Wow! Coś ty tam zamontował! Teraz wszystkie wybuchły! O nie! O nie! Coś ty zrobił! Nie mogłeś tam jakiegoś normalnego ładunku dać, tylko musiałeś od razu jakieś atomowe Ultra 4500? No nie, no chłopie, no. I tego bunkru prawie nie ruszyło. Co jest grane? Co jest grane? I naprawdę fajne to jest. Strasznie mi się podoba. Chciałbym jeszcze tym sobie poszastać trochę. Ej, nie muszę tego odpinać w sumie. Tak na upartego, no nie? Tak na upartego to nie muszę tego odpinać. Czy to nie przeszkadza, że sobie tu leży? Dobra, dobra, jeszcze raz chcę. Uspokójcie się tam w komentarzach. Dawaj. O, teraz odległość była idealna, ale nic się nie stało znowu. Znowu się nic nie stało. Te pociski są dziwne. Myślę, że za mocne dałeś tutaj głowicę. I one jak dupną, to aż błędy się dzieją. Takie są mocne. No teraz znowu wybuchło. Nie, dobrze, bardzo fajne. Bardzo fajne, ale na przyszłość może mniejsze te eksplozje. Może takie bardziej stonowane, żeby to dało się tym pobawić troszkę. Może? Może to dobry pomysł. Zrób drugą taką ze słabszym ładunkiem. Będę wdzięczny. Fajna sprawa. Kreator Piotr Ilito. Piotr Ilito. Ruch wieży lewo-prawo. Działem góra-dół, strzał na piątce. No i fajnie. Gdzie się wsiada? Zrobiłeś wsiadanie, Piotr Ilito? Piotr Ilito. Piotr Ilito, zrobiłeś dziś wejście normalne? Jak człowiek, czy nie? Tu jest jakaś jama się otwiera. Tam się wsiaduje? Piotr Ilito! Ej, jak to fajnie jeździ. Czy obraca się fajnie, ale powoli jedzie bardzo. Patrzcie, jak powoli jedzie. Ale obraca się mega szybko.
Pewnie się obraca na błędach czy coś. Masz dziwne. Kamera podążająca, sztywna, swobodna. Chcę swobodną. Dobra. Piotr Lito. A, lewo, prawo, ale klapy nie zamknąłem. To se nie pomanewruję za wiele. Jak ja mam tą klapę teraz zamknąć? Piotr Lito! Pomyślałeś o tym? Chyba nie. No chyba nie, bo nie mogę. Dobra, wyceluję pojazdem. A chyba, że... A góra, dół to też tak średnio teraz chce działać. Myk! O! Taki skromny. Skromny jak na czołg. A, to cały czas można. Wiem, bo to jest ta mniejsza. Ten mniejszy typ działka to jest. On częściej strzela, ale mniejszym pociskiem. Fajne! Pomijając fakt, że nie mogę teraz ruszać za bardzo lufą, bo mi drzwi blokują, a drzwi nie mogę zamknąć, bo się nie da wysiąść. To generalnie fajny czołg. Naprawdę fajny czat. Ej, musi być dużo komentarzy. Naprawdę fajny czołg. Naprawdę fajny. No, patrzcie. Jak ja teraz z niego wysiądę? Piotr Lito, no. Jak ty to zrobiłeś? Jajku, wpadłem gdzieś do środka. Tylko! Ratuj się! Wow. Dobra, uratowałem się, bo jestem bardzo mądry. Ale gdyby nie to, że trafiłem na mądrego człowieka, to zwykły gracz miałby duże problemy. Piotr Lito, musisz brać pod uwagę coś takiego jak wysiadanie z maszyn też. Aligator 222. Ha! Ciężarówka dla Plagi. Cześć Plaga, jestem Wiktor. Jest to mój pierwszy projekt dla ciebie. Pozdrawiam. Kierowca. Jeden drzwi, bla bla, działo, bla bla bla. Bla. Dałem sobie radę. Okej, tu już strzela do mnie. Jej, spokojnie, okej. Okay. Czy wy możecie robić, kurde, wejścia jakieś? O, no i solidnie, i o to chodzi, pięknie, dziękuję. Super sprawa, co to robi? Rozstawiłem się chyba. Tak, chyba się rozstawiłem. Okej, okay. A i to jest drabinka też, ale miło. I ona się chowa też, ale milusio. No i ja już mówię, że nie zrobił wejścia, a ty zrobił idealnie. Dobra, pod piątką mam to. Trójka, światła, czwórka, światła, jedynka. Drzwi. No dobra, no to rozstawiamy się i walimy. Tylko boczkiem się muszę ustawić, no nie? Żebym miał tutaj, czyli jak strzelać. Dobra, cyk. Myk. Kurczę. No i widzisz, Piotr Lito, da się wysiadać. Normalnie. Ludzie myślą o takich rzeczach. Dobra, a tu się steruje wsadem. Okej. Okay. Dobra, ta jedynka. Laser, dwójka. Trójka. Taki laser. Dobra, i trójka wyłącz. Czwórka. Czwórka to chyba blokada jakaś. Tak, teraz nie będzie się ruszać. Okej. Okay. Nie no, to jest fajne. To jest fajne. To strzelanie takie pojedyncze jest mega fajne. Ale jakie to są mocne pociski. Patrzcie, jakie to dziury robi. Panie. A to już w ogóle. A trójka to już w ogóle jest hardcore jakiś, nie? Myk. Mi się zdaje. No. Naprawdę fajnie. A mogę w siebie strzelić, czy zrobiłeś zabezpieczenie? A, widzicie, zrobił tak, że się nie da. Bardzo mądrze. Bardzo mądrze! Wiedział, że to sprawdzę. A nie, że... To się w dół. Jedziemy! Jedziemy! Jazda! Na koniec odcinka! Jeszcze dalej! Wow! Dziękuję za oglądanie, widzowie drodzy. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę i suba, i komentarz. Nie produkujcie więcej maszyn, bo mam już 8 stron ich, więc mam roboty na cały tydzień, a nawet na 2. Nie wiem, kiedy ja to stestuję. Nie wiem, nie wiem. Ale dzięki, że wysyłacie. Super kozaki jesteście. To zobaczyska. Pa, pa, pa. Cześć, cześć, cześć.